Najnowsze wiadomości ze świata. Uczniowie gimnazjum Rzymiana w Podbrodziu, które znajduje się 48 km od Wilna, postanowili sprzedać szkołę, więc zapraszamy do obejrzenia filmiku stworzonego przez uczniów gimnazjum. Nasza szkoła znajduje się praktycznie w centrum miasteczka. Obok jest Rito Gimnazjum i przedszkole. Niedaleko jest Dom Kultury i dwa parki. A w jednym znajduje się plac zabaw dla dzieci i dorosłych. Cechą wyróżniającą nasze gimnazjum jest pielęgnowanie tradycji nie tylko litewskiego narodu, lecz także polskiego i rosyjskiego. Gimnazjum z młodszych klas rozwija obywatelskie prawa i obowiązki. Z powodzeniem rozwija się samorząd uczniowski, co roku jest wybierany prezydent i parlament szkolny. Uczniowie chętnie uczestniczą w przeróżnych projektach, konkursach, a także sami organizują rozmaite zajęcia nie tylko pozalekcyjne. Organizują przeróżne dyskoteki, koncerty i akcje, przykuwając uwagę nie tylko uczniów swojego gimnazjum, a także i uczniów z rejonu. Pedagogi gimnazjum są profesjonalami swojego dzieła, oddają się swojej pracy z pasją i osiągają wysokie szczyty. Jako przykład nasz były uczeń, a teraz nauczyciel wychowania fizycznego, Daniel Golowacki, od dawna interesował się lekką atletyką i osiągnął wysokie rezultaty. Jestem bowiem przykładem dla uczniów, bo pokazał nam, że każde swoje cele można osiągnąć, lecz trzeba pracować i wkładać swoje siły. Tak, prawie każdy nauczyciel z czasem nawet stanowi się bliską osobą dla ucznia, a ich relacje toczą się i po zakończeniu szkoły. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.